Cześć! W dzisiejszym odcinku tutoriali opowiem o dostępnej, ale pewnie nieznanej wszystkim funkcjonalności Windows 11, jaką jest Windows Sandbox. Co to jest Windows Sandbox? Jest to lekkie, odizolowane środowisko wirtualne wbudowane w system operacyjny Windows 11. Zostało zaprojektowane, aby umożliwić użytkownikom bezpieczne uruchamianie podejrzanych aplikacji i plików bez ryzyka uszkodzenia głównego systemu operacyjnego. W skrócie, Windows Sandbox tworzy tymczasowe środowisko, które jest odizolowane od reszty systemu i które zostaje usunięte po zamknięciu. Po co korzystać z Windows Sandbox? Korzystanie z tej funkcji ma wiele zalet, szczególnie dla osób, które testują oprogramowanie, czyli programiści, testerzy i zaawansowani użytkownicy, mogą dzięki tej funkcji testować nowe aplikacje bez ryzyka uszkodzenia swojego głównego systemu operacyjnego. Także osoby, które otwierają podejrzane pliki, na przykład użytkownicy mogą bezpiecznie otwierać załączniki e-mail, pliki pobrane z internetu oraz inne podejrzane zasoby bez obaw o infekcję malware. Także użytkownicy pracujący w bezpiecznym środowisku, czyli tworzenie odizolowanego środowiska do wykonywania zadań, które wymagają większego poziomu bezpieczeństwa, jakim jest na przykład bankowość internetowa. Jak włączyć Windows Sandbox? Aby skorzystać z Windows Sandbox, należy go najpierw włączyć. Po pierwsze, ważnymi są wymagania systemowe, czyli Windows 11 Professional, Enterprise lub Education. Procesor 64-bitowy z obsługą wirtualizacji, minimum 4 GB RAM-u oraz przynajmniej 1 GB wolnego miejsca na dysku. Upewnij się, że funkcja wirtualizacji jest włączona w Twoim BIOSie. W tym celu musisz wejść do ustawień BIOSu. Podczas uruchamiania komputera, zazwyczaj klawiszami F2, Delete lub Enter, w zależności od producenta płyty głównej, i upewnij się, że opcja Virtualization Technology jest włączona. Włączenie Windows Sandbox z poziomu Windowsa polega na tym, że otwieramy panel sterowania klasyczny, przechodzimy do programów i funkcji, klikamy włącz-wyłącz funkcję systemu Windows, a następnie wyszukujemy piaskownica systemu Windows. Trzeba zaznaczyć tego checkboxa, ja już go mam zaznaczonego, już mam tą funkcję zainstalowaną. Naciśnij OK, poczekaj chwilę i zapewne będzie wymagane ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera możesz wpisać Windows Sandbox i uruchom. Windows Sandbox uruchomi się jako czyste środowisko wirtualne. Trzeba chwilkę poczekać przy pierwszym uruchomieniu. Jak widzisz, zostało uruchomione. Możesz teraz skopiować i wklejać pliki z głównego systemu Windows do Windows Sandbox. Czyli na przykład mogę wkleić sobie instrukcję. Przykładowo, że jest to plik pobrany z internetu i go uruchomić tutaj. Wewnątrz środowiska Sandbox możesz instalować także aplikacje, przeglądać internet, otwierać różne pliki i wykonywać inne zadania jak w normalnym systemie Windows. Wszystkie zmiany dokonane w tym środowisku są tymczasowe. Po zamknięciu tego okna wszystkie pliki, ustawienia i zainstalowane aplikacje zostaną usunięte. Jeżeli chcesz zamknąć Windows Sandbox, wystarczy naciśnięcie X. Po zamknięciu wszystkie dane zostaną automatycznie usunięte, a środowisko wróci do stanu początkowego przy następnym uruchomieniu. Podsumowując, Windows Sandbox to potężne narzędzie dla każdego, kto potrzebuje bezpiecznego środowiska do testowania aplikacji lub pracy z podejrzanymi plikami. Jego łatwość użycia i automatyczne czyszczenie po zamknięciu sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla osób dbających o bezpieczeństwo swojego głównego systemu operacyjnego. Dziękuję, że obejrzałeś mój film, ale proszę, nie zapomnij o łapce w górę
oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Motywuje mnie to do nagrywania kolejnych filmów.